Witam Was kolej, cześć, cześć, Zorz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skyline z PlayStation 4 Campus. Jesteśmy tutaj znowu w naszym kampusowym miasteczku i co już mówić, zaczynamy od razu odcinek, bo i tak, co ja tu właściwie widzę. Zobaczmy, jak sobie leci nasza kolej jednoszynowa, którą puściliśmy na sam koniec już ostatniego, dosyć długiego odcinka. O, widzimy. To są ogólnie dosyć fajne zakręty tutaj na tej kolei puściliśmy. Tak, ja tam trochę podniosłem użycie jej i z tego co widzę jest naprawdę całkiem nieźle. W ogóle zobaczmy, jak tam są zyski, bo dawno nie patrzyłem w tą zakładkę. Z tego co kojarzę, są jakieś. No, zobaczmy tutaj. Nie mamy żadnych bramek i to właśnie będę chciał dzisiaj zmienić, żeby do naszego miasta były jakieś opłaty za wjazd. Z tego co widzę, mamy całkiem niezłe zyski z bambajów. Już z kolei jednoszynowej są jakieś tam niezłe, z pociągów no, minimalne. I z kolei linowej też jako takie jakieś są. I tak, co bym dzisiaj chciał zrobić? Właśnie tak, wiesz, możemy chyba kupić? Nie, nie możemy. Możemy. Nie możemy. No ładnie, to nie. Natomiast co bym chciał zrobić, to chciałbym postawić bramki wjazdowe do naszego miasta, ponieważ musimy znaleźć sobie jakieś miejsce, z którego będziemy mieli ładne zyski, a z tym tak trochę ciężko w naszym mieście. W sensie nie jest aż tak tragicznie oczywiście, tak? Nie zrozumcie mnie źle. Ale może być lepiej. Więc, no wiadomo. Chciwy będzie bardziej chciwy. A ja jestem z tej kategorii, co jest chciwy, więc poprosimy o zyski. Dobra, natomiast tak, byłoby miło, jakbym tutaj sobie tak... A, no powiedzmy, że w ten sposób tutaj wyprofilowałem. O, było, było, było. Widzieliście, teraz mi... Chyba tak będzie już najlepiej, całkiem nieźle bym powiedział. No mam, no tak, co tu dużo mówić, w dzisiejszym odcinku ja mnie już nie ma, jak nagrywam ten odcinek, więc nie mam zamiaru też tutaj zbytnio dużo rzeczy robić w tym odcinku, bo muszę nagrać dwa odcinki jeszcze. A zaraz będę wyjeżdżać i jeszcze muszę dla was metro nagrać. Jeżeli piszecie jakiekolwiek komentarze, tak, bo na przykład ostatnio pisaliście, tak, to jest na etapie na tym, że ostatnio był właśnie źle nagrany dźwięk do odcinka. I tak wiem o tym, ja czasami źle nagrywam, owszem, dźwięk, ale ja nie mam jak go później naprawić, bo ja zazwyczaj nagrywam dwa odcinki pod rząd, po to, żeby właśnie mieć już od razu dwa zrobione i nie musieć przy nich nic kręcić. I tak było też tamtym razem. Później jak po prostu... No nie chciałem, nie będę pokazywać przecież odcinka, który zrobiłem, więc... No. No, tu, tak, tu, tak. I ogólnie całkiem nieźle, no bo tak mamy. Oczywiście za wjazd do miasta, no to żeby nie było, trzeba sobie policzyć. Nie, damy na połowę stawki. Bo nie będę też taki, takaż z nic źle, ponieważ będą miejsca, gdzie będzie większa opłata. No i póki co możemy to gdzieś tutaj postawić kolejny. Ponieważ nie widzę jakiegoś potrzeby, żeby aż tak daleko tam stawiać, bo tutaj faktycznie z tej części miasta nic nie mamy. To mogę być z nami całkowicie szczery. Tutaj po prostu nic nie ma. Okay. Mnie tak samo by się postawiło tam, tylko mi się już nie chciało, nie udało. No na jedno wychodzi, nie ma. Nie ma. Tak i tak, trzyma za i można łączyć play. Tu sobie ulepszmy to do 4 pasów i tu tak samo te sobie zróbmy. I tak, do ciebie trzeba dociągnąć na pewno wodę. W sensie mam na myśli, czekaj, czy to dla mnie? Tak, nasz przemysł tutaj trochę upada właśnie, coś teraz z tym będę musiał zrobić. Oczywiście zaraz zajmiemy też trochę kampusem. Nie zaczynamy nowej dzielnicy, nową dzielnicę kampusową zaczniemy dopiero, kiedy przejdziemy już właśnie, kiedy wrócę z mojego wyjazdu, wtedy będę z nową energią. Bardzo chętnie chciał właśnie stworzyć coś nowego i zacznę rzeczywiście coś faktycznie od zera, więc dopiero wtedy tym się zajmiemy. Więc w dzisiejszym odcinku taki bardziej przejściowy, przygotowujący do nowej części. Tak, miałem na pewno zrobić tutaj kolej tą właśnie towarową i pasażerską tutaj. Miałem im przycisnąć tędy, żeby tutaj się ciągnęła przez całe miasto. I zaraz tym się zajmiemy. W ogóle tak, spalił mi się tutaj kampus. Widzę, że też całkiem nieźle spadł w dół. No, to naprawdę rzeczywiście całkiem nieźle spadł w dół. Chyba na rok akademicki bym mógł podciągnąć trochę tego dyscypliny. No, jest mniej przegranych, ale cały czas to nie jest jeszcze to. Może zwiększmy trochę reklamę. I 10 trenerów.
Lepiej, nie, bardziej nie mogę już nic zamyślić z tym. Tak, i tutaj się dosyć mocno popaliło niestety. Więc no, wygląda tak jak wygląda. Wygląda dosyć kiepsko. Mecz. No to ładnie. No to na pewno dobra wiadomość. I obniżmy ceny biletów. Ja wiem, że w teorii jak się podnosi ceny biletów, to to bardziej to też jako dobra kategoria też wpływa, ale tutaj sobie to tak zrobimy akurat, żeby było w tą stronę. No czy tutaj naprawdę nie ma żadnych stref? To tutaj tak, że faktycznie nie ma żadnych stref. To my tutaj sobie dorzucimy sklepiki. O. Ponieważ tutaj sądzę, że sklepiki będą dosyć dobrą rzeczą. A tutaj będą dalej sobie nasi mieszkańcy się budować. No, przesuwaliśmy trochę czas. Tak strasznie wolno jest to puszczone, jakbyśmy tutaj w jakiś slow motion. I tak, co tu chodzi? Tu jest, widzę, problem z komunikacją. Tak, bo my mamy tutaj faktycznie jest doprowadzona nasza... O, tutaj. Ale nasi mieszkańcy, żeby tutaj dojechali, no to umówmy się, muszą dosyć nieźle przejechać. Dodatkowo, czy to jest w ogóle jakaś poczta? Ale ma, tu jest poczta. Co trzeba byłoby zrobić w naszym mieście, żeby tutaj te dzielnice miały sens? Poza oczywiście puszczeniem pomarów, tutaj puścimy autobusy. Tak, ponieważ autobusy mogę puścić w bardziej niekonwencjonalny sposób i one będą dosyć dobrze rozwiązują nasz problem cały, jakim aktualnie tutaj się wiążemy. No to tak, naszą zajezdnię byśmy sobie postawili, no możemy nawet tutaj postawić, w sumie to nie będzie aż takie złe miejsce. I właśnie spod tego dworca głównego puścimy sobie autobusik, który będzie właśnie jeździć po tych naszych tutaj tych dzielnicach i zbierać naszych ludzi. Zbierać ich po to, żeby po prostu oni mogli jakiś łatwo, szybko dojeżdżać w kwestiach. Tak, stąd, tu, nie tu. Okej, tu widzę, że nie ma na razie jakiegoś... Tak, na razie jeszcze nasz przemysł nie jest jakoś bardziej rozwinięty. To sobie na razie zrobimy taką prostą drogę, żeby tutaj mogło tak by coś po prostu sobie zawrócić nasz autobus. Dajmy sobie, że dojedzie to sobie mniej więcej gdzieś dotąd. I później tutaj tak samo ta droga będzie dojeżdżać w tym, że... O, stąd, tutaj. I będzie, o, powiedzmy... My sobie możemy nawet tutaj dać autostradę. Ja lubię mieć te połączenia tutaj takie głównie jako autostradowe, bo wtedy nie ma problemów, jeżeli chodzi o korki i też, że cokolwiek się obok do nich buduje. Bo nie ma jak się budować, co to słowo. Dobra. I to wywalić. I tutaj dodajmy sobie naszą drogę. Cyk. No, to tak, teraz mamy zrobione. Dorzućmy sobie tutaj nasz rzeczywiście przemysł. A, ja wiem, czemu tutaj już nic nie ma więcej, ponieważ tutaj nam się ta dzielnica kończy. To my tutaj sobie ją dociągniemy do tego miejsca i tu będzie się faktycznie kończyć. Ale nasz autobus tutaj będzie musiał oczywiście jechać dalej. Więc nasz autobus tutaj dojedzie tutaj. Później będziemy mieć tutaj przystanek i tak. Tu nie będziemy na razie sobie skręcać. Może tam będzie jechać tam pewnie tędy. Później. Tutaj sobie dojedziesz. Tutaj się nie dużo cieszy, ponieważ większość już poupadało. Co niestety jest duży minut, tak szczerze powiedziawszy. No ma, tutaj dojedziesz sobie na pewno do tego naszego dworca. Wtedy będziecie mogli się jakoś tam poprzesiadać. Tutaj pod tym, bo tutaj to faktycznie naprawdę jest kiepska komunikacja. Oczywiście tutaj pod dworcem też będziecie mogli dojechać i stąd będzie już prosta droga. To się na prosto jak na mnie. Nie, naprawdę prosta droga do... O, końca. I właśnie w takich niektórych miejscach będą jeździć sobie autobusy. Tutaj też sobie na przykład zapadamy autobus, żeby po prostu jeździł po tej naszej tutaj wspaniałej dzielnicy przemysłowej. Bo tutaj u nas taka głównie... Ta dzielnica to jest coś... Jak taka dzielnica frajerów bym ją nazwał, szczerze powiedziawszy. Najprościej. Czyli po prostu tutaj tak przemysł, wszystkie nieczystości całego miasta i tego typu rzeczy tutaj są, się składują. No dobra. Tak, widzę, że jakby coś to na promy, jak będziemy mogli już stawiać. O, możemy stawiać statki. O! Czekajcie, możemy stawiać statki. Wiecie co? To brzmi jak dobra oferta. Ja bym sobie tutaj postawił statek. I to nie po to, aby znasz postawić statek. Tylko po to, żebym mógł splądować sobie tutaj ludzi do właśnie naszego kampusu. No to brzmi jak myśmy powiedział co najmniej.
Teraz tak, jeżeli chcemy sobie tutaj postawić faktycznie, jak teraz przed chwilą powiedziałem, tak, jeszcze stąd trzeba to wywalić. Tam było chyba to. I wtedy jest wyrównywanie terenu. Okej, dobra, proszę bardzo, i lecimy. Tak, CD jest oczywiście standardowo zalogowane, ale to chyba nikogo już nie dziwi w dzisiejszych czasach. Dobra, stąd sobie tu dojedziesz i tu sobie byśmy postawili spokojnie nasz budynek. Tak? Tak. No one się trochę zawsze wyżej postawiają niż powinny być postawione, ale dobra, niech będzie. Dajmy, żeby nie było mielizny. Tego bym nie chciał właściwie. Tego faktycznie bym nie chciał. Żeby faktycznie nasz statek tutaj nie ugrzęzł gdzieś. No i jak tutaj już jest ten dworzec postawiony, to nie będziemy oczywiście tutaj nic już kręcić. Chyba tak, tu widzę, że nasza droga się ciągnęła. Tutaj sobie tak zrobimy, żeby nasza już... Chociaż można w sumie przeciągnąć naszą ścieżkę rowerową, nawet może być. O, i jest tutaj ta... Będzie też sobie dochodzić. Albo i nie. Nie, no sobie zrobimy jakoś, żeby tutaj dochodziła. O, proszę bardzo. Po to, żeby to po prostu jakoś tutaj też elegancko wyglądało. No. I ładnie. I tutaj sobie dorzućmy oczywiście... A, widzę, tutaj są duże sklepiki. No, no to duże sklepiki, też mam, się budujcie. I jakby coś, mamy nasz pierwszy port tutaj postawiony. Z dobrą komunikacją. No. Co do komunikacji, tutaj nie mają na pewno co powiedzieć. Raz, że jest kolej jednoszynowa, a dwa... Że gdzieś jeszcze jest jakiś potrzebny taki autobus. No tak, ogólnie te taksówki, jak ktoś jeszcze nie zauważył, zbytnio nie inwestujemy ogólnie w ogóle w naszym mieście, ale to oczywiście ma jakiś tam swój cel pewnie. No, mamy autobusy, tak. Tutaj jest ta cała droga, którą teoretycznie można byłoby... Można by było puścić autobus, który by przejeżdżał to wszystko. No, właściwie można było. I nawet by jechał tą drogą i dojeżdżał tu do przemysłu, gdzieś co zalecam. Właściwie to tak łatwo można było zrobić. Ale zaraz się zastanowię. I podjeżdżałby tu pod kampus. No, to brzmi jak oferta. Oferta o pracę. Tak, zacznijmy od tego, że właśnie stwórzmy sobie parę takich podstawowych linii autobusowych, bo... No nie, no będzie z pociągami. Akurat jest jak zawsze. I to my to nasze jajko wspaniałe. Właściwie zawsze pod te jajko akurat bym chciał podstawiać ten przystanek autobusowy. To będzie tutaj taki dosyć ładny ten przystanek. No i tutaj... I stąd będzie tutaj sobie jechać taka linia tymi bulwarami. Bo tu zauważyłem właśnie, że nie ma żadnej komunikacji kompletnie. A jak teraz taki tutaj linii autobus dorzucimy. Ja wiem, że tutaj jest teoretycznie ścieżka rowerowa. W teorii to ich powinno całkowicie już zadowolić. Ale uwierzcie mi, nie wszyscy zdają się tego i wyłącznie na takie rzeczy. Czasami trzeba jeszcze coś. Dobra, i stąd teoretycznie możemy wjechać tutaj w tą dzielnicę. Faktycznie są też, to nie jest aż takie bardzo niezbędne. Tak, i też tak mi się wydaje. Jeśli gdzieś by było fajnie pojechać, to byłoby fajnie pojechać na tą drugą stronę. Ale na razie mają aż tak bardzo tutaj wchodzić w tą stronę. I stąd sobie pojedziesz tutaj. O co nie? I tu będziecie mieli punkt przesiadkowy. Jakby coś do Bambaju. No i tu będziesz dalej sobie jechać, już wracając. Czyli tutaj... Tu. Tak, bo tutaj jest jakiś gdzieś tam przystanek, ten Bambajowy powinien być niedaleko. Tu się zastanawiałem, czy coś tam się nie zepsuło, ale dobrze jest. Stąd tu będzie ładna komunikacja przesiadkowa. Dalej, no właściwie można by postawić po tej drugiej stronie tutaj. Tak samo tutaj postawić, po tej stronie. Wiecie, jak można, to sobie stawiamy w różnych konfiguracjach, tak żeby nie było zawsze tak samo. Ok, zapisywanie gry. Dajmy mu czas. Jakby ktoś się zastanawiał, ja aktualnie, kiedy wy to oglądacie, to jestem daleko. I to dosyć naprawdę ładnie daleko. Od Polski. Więc nie ma szans, żeby się pojawił jakikolwiek live czy coś tego typu. Jeżeli nawet chcecie, to nic tutaj nie mam jak tego zrobić. Dobra, dalej. Puścimy sobie jeszcze jedną linię autobusową, która będzie przejeżdżać tutaj przez to i... No to tak, najprościej byłoby puścić sobie właśnie spod naszego tutaj ładnie o 100 podtąd. I będziesz jechać sobie tutaj tędy. Dobra, no i widzę, że właściwie to już załapaliśmy.
A nie, ma nie. Tutaj dorzućmy sobie tutaj przystanek. Chodzi o tą część. Później tutaj, obok naszego stadionu, do którego tam. No, w miarę jest dobre dojście. Powiem tyle. Tak, tutaj właściwie możesz rzeczywiście to trochę zrobić w inną stronę. Tutaj, tu przystanek. Tutaj, tu przystanek i później tu kolejny będzie. Tutaj, to można byłoby nawet zrobić, żeby zawracał, ale nie będziemy aż tacy pazerni. Idziemy po prostu, żeby tutaj zawrócić sobie po tej stronie. Tak, dajmy tutaj. Tutaj sobie skręci, tu sobie spokojnie dojedzie do tego miejsca i tu będzie po prostu wykręcać sobie dookoła tej całej dzielnicy. Tu, tutaj i później przejeżdża sobie z powrotem. Autobusy tutaj będą długo dojeżdżać, no bo są po drugiej stronie tego wszystkiego, ale nie powinno być też aż tak strasznie źle. No, tutaj, tutaj i tu już sobie dojedziesz. No, to jest jedna linia i drugą linię tutaj bym puścił tędy, ale mają tutaj z drugiej strony ten naszą komunikację, więc nie powinno być aż tak źle. I jeszcze jedną ostatnią komunikację, jaką puścimy sobie teraz, to będzie od kampusu tutaj tego. Tak, tutaj będą mieli w końcu jakiegoś autobusa. O, chwila, zacięło się. Chyba już się odwiesiło, powiedzmy. A nie, teraz się, przystanki teraz się zawieszą. A nie, tylko nie to. No, stąd będziesz sobie tutaj właśnie od tej sobie wykręcisz. To będzie całkiem niezły plan. To jakby tutaj ci przystanek i tu kolejny będzie pod Ptomem, tak nietypowo, blisko dosyć dwa. Ale tu sądzę, że te statki, o właśnie, to był statek właśnie pod Ptomem. Zaraz zobaczymy sobie, jak to radzi. To może być dosyć dobra inwestycja, bym powiedział. Tu sobie puścimy kawałek, żeby pojechał tą drogą, bo też sądzę, że ta droga też może być dosyć ciekawym rozwiązaniem. Żeby nią też jeździły jakieś autobusy. Ale tak, nie, tutaj jeszcze nie. Dajmy choćby chociażby, żeby dojeżdżał gdzieś tu, później tutaj. Okej. Później tu. I na razie tutaj będziesz w ten sposób sobie zawracać, bo. No i dojedziesz do tej części technicznej jeszcze tego naszego miasta tutaj. Czyli gdzieś, no powiedzmy, że damy ci jeden przystanek tutaj i drugi przystanek tutaj. Jakby coś i później stąd będziesz już sobie jechać normalnie. Czyli w tych samych miejscach w miarę. Właściwie to na pewno w tych samych miejscach. Tutaj sobie podjedziesz pod to, bo dzięki temu jak podjedziesz tutaj, to wiadomo, też się usuwają niektóre rzeczy. Mi się bardzo podoba, jak ta kolej jednoszynowa jeździ na górze. Oj tak, to jest to. Tu teoretycznie można by puścić ten nasz autobus, to możemy puścić w jednym kierunku, żeby dojeżdżał do tych akademików tutaj dalej. No, możemy tak zrobić. Tutaj jeszcze jeden przystanek i tutaj. A, czy jak to nie może tutaj zawrócić? To jest możliwe właściwie, żebym tutaj nie mógł zawrócić, ale. Ale to trochę bez sensu. Nie ma. To jednak rzeczywiście nie może tutaj dojeżdżać. Albo nie może tutaj znaleźć las. Czyli faktycznie jak tutaj ten tramwaj tak przejeżdża, to wszystkie pojazdy poza liniami autobusowymi nie mogą zwrócić. No ma. No i tak, to sobie jedzie. Oj, duży popyt się pojawił na ludzi. Żeby nie powiedzieć, że ogromny. Ci cały czas sobie nie radzą. Nie wiem, jak autobusy. Okay, widzę, że jakieś jadą. Trochę jadą nowe linie. Czekaj, coś się zawiesiło. Autobus nie może mieć pojemności 100 osób. No właśnie, one dopiero wyjeżdżają. No ma, to sobie radzimy. Radzi sobie jak radzi. Zobaczmy sobie. Oj, widzę, że całkiem nieźle. Ile osób? 100. Pełne statki, zobaczcie. Ile tych statków do nas płynie? Ja nie mogę. Ja myślałem, że to ledwo co będzie sobie jakoś zipać, a tutaj widzę, że naprawdę to czarną magią teraz tutaj się jedzie. No ma, to sobie zróbmy, jak już tutaj postawiliśmy ten jeden port, to możemy tutaj od tej strony, tutaj po drugiej stronie. Czy nie było z tej strony, ale. Fajnie byłoby tutaj właściwie postawić. Bo tu jest taka typowo industries area, bym powiedział. No i tu byłoby to. Są te kamyczki, co prawda. Gdybym je zostawił jak są, ale tu mogę trochę dodać sobie może jeszcze gruntu.
Albo coś, co po niecoś poprzestawiać i może... Może by się udało. No ma. Tak, wiem, że jest duży popyt na ludzi, ale zaraz właśnie ludzie zajmą. No to tak, to na razie wywalmy. To przestawimy sobie gdzieś... No, gdzieś w tej dzielnicy to musi akurat być. Tutaj to jest akurat... Na tym mamy polegać ta dzielnica właśnie. No ma. Tutaj te kamyczki akurat możemy wywalić. Dobra. Wybieramy drogę na razie, chwilowo, spokojnie, ale zaraz pewnie tutaj wróci. Mam nadzieję, że nie będzie jakiś punkt główny, tranzytowy i tak dalej. Bo tu nie o to mi chodzi. No, budynek nasz ten się podłączył. I stąd będzie, czy mieli tutaj dojazd. O, tu. Oczywiście tutaj damy sobie też zjazd. No tutaj. Jak to nie możesz? Co kłamie, że nie możesz? Kłamie, że po prostu będziesz jechać tutaj głównie. O, no i idealnie. No ma. Drut na razie może chyba teoretycznie, chociaż jak tak jest podłączony, to jest podłączony. Dobra, świetnie. I tak, te nasze budynki trzeba tylko poprzestawiać i będzie już dalej działać tak jak działo. Bardzo ciekawie jest ta stacja postawiona. Naprawdę, ta stacja jest teraz tak odjechanie postawiona, żeby nawet tych nie skończyły. Dobra, mamy port. Mamy w teorii port bardzo ciekawy tutaj... ciekawe, no naprawdę to jest dziwna lokalizacja. Na port to mamy 22 minuta. Więc jeszcze trochę możemy... No, tutaj widzę, no tak, no bo to jest... To jest mimo wszystko dosyć... No nie najlepszej lokalizacji, jeżeli chodzi o to. Tutaj widzę nasz autobus. Czy tą linią cokolwiek... Rzadko kiedy, jeśli już. Ale czasami, jak już się pojawią, to faktycznie coś się może pojawi. Dobrze, ścieki. Okej, okay, no widzę, że trzeba zainwestować w ścieki. A ściekolandię mamy tutaj wystawione. Oj, nam się pieniądze zaczęły kończyć. Tak, bo postawiliśmy dwa wielkie porty, no to właściwie tu można na coś wynikać nawet. A tutaj to cały czas podpływają i to naprawdę z ładnymi zyskami. To teraz ta stacja na pewno zyskała nieźle, bo to jest teraz nasz główny port, jeżeli chodzi o... Właśnie. Trzeba zwiększyć tutaj to, bo widzę, że pociągi nasze są naprawdę obfite. A tutaj też... Ludzie się tutaj zbierają. No tak, bo to jest jak metro. To działa głównie jak teraz metro. I tutaj na tą część, żeby się właśnie głównie przedostać, to jest dosyć... Dosyć spodobało im się to. No i oczywiście jeszcze mamy to, ale... Dobra, no to tak. Jeżeli to tak dobrze działa, to nie pozostaje mi nic innego, jak to rozwijać. Słuchaj, no tutaj... No tak, bo my tutaj puściliśmy te linie bambajowe. Nie wiem, jak one sobie radzą. Okej, nie radzą sobie. Dobra, widzę. Teraz już wiem, że nie. I czemu wszystkie stoją? Co? To ma być. A, bo on dotąd dojeżdża i to się może przesiadają wszyscy. No, no to tutaj ewidentnie trzeba podbić stawkę do 200. I tak, teraz będą dzięki temu stąd wyjeżdżać. Nie mam pomysłu, gdzie wrzucić tą nową dzielnicę mieszkalną. Chyba najlepsze będzie wrzucenie jej po tej stronie. Ale ponieważ jeszcze tutaj chciałbym wrzucić jakiś kawałek tego typu, więc tutaj sobie na razie jeszcze damy. I tak, tutaj się zastanawiam. Stąd będzie się rozjeżdżać nasza kolej jednoszynowa. Jedna część pojedzie tędy. Tu sobie dorzucę stację i będzie jechać w tym kierunku, bo to jest dosyć ciekawy właśnie pomysł, taki sobie teraz wymyśliłem. A druga będzie jechać sobie tutaj dalej, tędy. Bulwadami. Gdzie kolejną stację sobie tutaj stawimy. Stacje będą na drodze, bo tak sądzę, że to będzie dosyć tak specyficznie, jak na moim dzielnicę. I stąd będzie się jechać sobie dalej. Dobra, to mamy zrobione. Pociągi, no pociągi tutaj już są, jak są, tak są. Nie, tutaj sobie damy naszą drogę o tą aleję. I będzie ładne podłączenie, bo tutaj już tak jest to skrzyżowanie dosyć ładnie odjechane.
Mamy raz Bambaje stąd i raz Bambaje stąd. To jest jeszcze ta pętla. Nie wiem, czy ta pętla tutaj zostanie na dłużej. Prawdopodobnie tak, ale... O, no ale gdyby nie ten tunel, prawdopodobnie byśmy to powiększyli z czystych powodów, po prostu, że tutaj będzie zbyt dużo później tramwajów. No to bym nawet, że kiedyś to jeszcze ulepszy. Dobra. Zaraz damy tym ludziom miejsce do budowania się. Tak, i właściwie to chyba już jest tyle, co mogę tutaj zrobić dla nich. Bo tutaj była ta część handlowa miała być, ale ze względów czysto na popytowych nie będzie jej tutaj zbyt. Więc, co tu dużo mówić, dajmy im teraz tutaj pole do popisu, jeżeli chodzi o mieszkańców. Powinni się od razu zacząć budować, bo jest po prostu tak duży popyt. Okej, okay, i tutaj trzeba pod skosem trochę budować. No ale jak już to zrobimy, to już nie jest tak źle. No ma stąd tu. Po czym, przy czym tu możemy sobie postawić jeszcze taki budynek. To na pewno doda tutaj atrakcji dla naszej tej dzielnicy. A tu są pociągi, to nie dla pociągów, to nie wiem jak postawić takich budynków. Poczekaj. Chyba woda trochę musiała opaść, no musiała coś opaść. Ręce padają. No to jak opada woda, no to nie mam tutaj co kompletnie już kręcić. Mogę sobie ewidentnie tutaj, jeśli już postawię takie boisko. Akurat to też nie jest aż taki zły pomysł. Tutaj faktycznie nie ma w ogóle jako takiej żadnej komunikacji. No i tak w ogóle będziemy kończyć już dzisiejszy odcinek na dzisiaj. Ten, bo mam jeszcze jeden do zrobienia. Więc tutaj sobie dajmy, żeby się budowały biura, bo na co będą wyciszać, a tu nawet widzę, że się chętnie budują. Też dobra wiadomość. I stąd będzie się dalej to ciągnąć na nasza część. Tu Bambaje, tamtędy Gudong będą jechać później. Nie wiem jeszcze kiedy, ale oczywiście mają się pojawić w przyszłości. Bo tu jakaś jedna linia Bambajowa. Nie wiem skąd ona jedzie. A, to jest linia, która jedzie przez ten tom. No dobra, to ta linia akurat się faktycznie będzie kończyć. Natomiast druga linia będzie jechać sobie stąd. Teraz moją właściwie możemy puścić. No, to będzie ostatnia rzecz, jaką zrobimy, bo jest jeszcze. Jest jeszcze jedna rzecz, którą trzeba zrobić, ale jej dzisiaj już chyba nie zrobimy. No i na nasza linia tutaj dalej średnicowa będzie jechać sobie tutaj już dalej. O, tędy. Tak. I tutaj, czekaj. Pousuwajmy to. Cyk. I cyk. No a to jest całkiem nieźle postawione. I stąd byśmy sobie doprowadzili może... No tu by się przydało gdzieś postawić tam jeszcze jedną stację, co nie? O, tylko ją trzeba postawić w takim, tak w bardzo niekonwencjonalnym kierunku. Chyba, że gdzieś tutaj. No chyba, że gdzieś tutaj byśmy postawili ją w tą stronę. No ewidentnie, to jest jedyna opcja. Ewentualnie możemy, dobra, jeszcze w jeden sposób ją postawimy i dociągniemy tą linię i... Kończymy to. Tak, dawaj tu tą drogę, o, w ten sposób tutaj postawimy sobie. No ma to jest całkiem nieźle. Będzie trzeba trochę dalej. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Stąd będziesz dojeżdżać sobie. No powiedzmy, że tutaj będzie droga. Ja byśmy przyciągnęli na dalej. Na manie się zapiszę. Czyli już niech mu będzie. Niech się... Nie, to musi być dłuższe, mówię. Nie ma. Jest podłączone, jest podłączone. Jest stacja postawiona, jest stacja postawiona. Dojście nie ma, nie ma. To dojście musi być. Dojście jest, dojście jest. I stąd będzie dojrzeć sobie nowa linia. Właśnie. Stąd. Tak, tutaj będziesz... O, tu będziesz sobie tak przyjeżdżać. I stąd właściwie już by mogła jechać. O. No powiedzmy, że nie jest aż tak źle. No i pójdźmy sobie tutaj na nową linię. Będziesz jechać tu, tu.
i tu do nowego peronu. I później z powrotem. To tam najbardziej to ci mieszkańcy oczywiście skosztowali szczęścia. Nie ma. Tu możemy postawić taki jeden budynek i tutaj postawmy im podstawówkę, oczywiście taką ładną. I będą mogli się już tutaj cieszyć i edukować. Dobrze, to byłoby na tyle dzisiejszego odcinka. W kolejnym odcinku mam nadzieję, że się już zajmiemy tym ładnym cypelkiem, do którego na razie jeszcze tak zbytnio nie mamy dostępu, ale już prawdopodobnie w kolejnych odcinkach będziemy mieli. No i co dużo mówić, mamy tutaj naszą kolej jednoczną, która naprawdę nieźle sobie radzi. Trochę tutaj zrobiliśmy teraz, o, widzimy, budują się jakieś lekkie bulwary, pociągi, mamy statki, no, jakkolwiek realistycznie one wyglądają. Mamy też oczywiście statki towarowe, których na razie jeszcze nie mamy. O, są jakieś płyną, wpływają sobie już czasami. Tu będą się dobić korki, tu będą się dobić korki, na razie nie wiem co z tym zrobić. I trochę tutaj zrobiliśmy też autobusów. Jeśli nie ma się podobało, zostawcie łapkę w górę. No i dużo mówić. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!